Pokażę Wam teraz, jak zaprojektować garderobę. Jeżeli macie garderobę na przykład dla dwóch osób, możecie ją symetrycznie podzielić na dwie części, tak jak tutaj. I teraz tak, dolną częścią możecie zrobić szuflady. Zaraz Wam pokażę różne opcje i różne rzeczy, które się mogą Wam przydać. I jeżeli wychodzi Wam, że tych szuflad jest dosyć dużo, czyli na przykład macie 6 szuflad, i drążek wypadałby Wam za wysoko, nie moglibyście do niego sięgnąć, to możecie użyć pantografu. Pantograf wygląda... Chwytamy za ten element na środku i ściągamy wszystkie elementy na sam dół, więc możemy wyżej wieszać i więcej rzeczy powieszać. Jeżeli chcecie zastosować zwykłe drążki, to możecie zrobić takie drążki, które są montowane też do półki górnej, tylko one muszą być krótsze, maksymalnie 80 cm. I tutaj też widzimy profil LEDowy, który doświetla nam ładnie wszystko, co jest w szafie, wtedy lepiej. Praktyczne są też szuflady do różnych rzeczy. Zobaczcie, tutaj jest biżuteria, ale nie. Tutaj mam wysuwany wieszak na krawat. Tutaj płaska półka na koszulę, czyli jeżeli ich nie wieszacie, to możecie też je poskładać i na takich półkach umieścić. Buty mogą być na takich półkach pod kątem montowanych. Mogą być też na przykład takie jak tu. Bieliznę możecie przechowywać w szufladach, które mają takie podziały. A tu przykład półki wysuwanej na spodnie. Pamiętajcie, że przy drzwiach otwieranych mamy zawiasy i tam, gdzie te zawiasy są zamontowane, tam nie możemy zrobić szuflad, chyba że szuflady mają dodatkowe boki. Musicie to wziąć pod uwagę. To nie jest tak, że zrobimy sobie szuflady od sufitu do na przykład wysokości 1,50 m, bo gdzieś te zawiasy muszą być do tych drzwi zamontowane. Jeżeli chcecie więcej takich informacji, dajcie znać w komentarzu.